Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj moje imieniny, więc zapraszam na moją ulubioną sałatkę, jedną z moich bardziej ulubionych sałatek. Prostą i szybką do przygotowania. Będzie to sałatka z indykiem, czerwonym grejpfrutem i granatem, pełna antyoksydantów, wartościowych składników, witamin, ale przede wszystkim pełna smaku. Jest naprawdę przepyszna, więc gorąco zachęcam. Może już teraz nie przedłużam, tylko zapraszam do wideo przepisu, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Mam tu 150 g filetu drobiowego. To może być pierś z kurczaka lub indyka. Moje mięso jest jeszcze lekko zmrożone. Będzie się fajnie kroić w plastry. Kroję je zatem w dowolne sałatkowe kawałki. Oczywiście nie musicie brać mrożonego mięsa. Ja po prostu sięgnęłam z zamrażarki, ładnie pokrojone, u mnie coś takiego. I doprawiam solą, pieprzem oraz chili. To mogą być płatki, jak u mnie, lub na przykład ostra czerwona papryka. Też doskonale się sprawdzi. Ilości nie podam, po prostu przypruszam mięso z wierzchu, a następnie starannie nacieram je przyprawami, tak wmasowując je w mięso. I można podsmażać. Ja będę właściwie opiekać, bo choć można podsmażyć na niewielkiej ilości oleju, to ja opiekę na gorącej patelni bez tłuszczu, a oliwę dodam na końcu, już do samej sałatki. Rozgrzewam zatem patelnię, na mocno gorącej rozkładam mięso i opiekam z obu stron, aż lekko się zrumieni. Nie za długo, by za mocno go nie przesuszyć. U mnie 2 minuty z jednej strony, przewracam i dopiekam z drugiej. Zobaczcie, ładnie się zrumieniło. Przekładam teraz na talerz, ale patelni jeszcze nie myję, bo za chwilę będę tu opiekać grejpfruta. No to trzeba go przygotować. Mam tutaj jeden czerwony grejpfrut. Obieram go ze skóry i dzielę na cząstki. Można go po prostu wyfiletować, tak tradycyjnie wycinając z błonek. Ja dzisiaj kroję na mniejsze sałatkowe kawałki, więc po prostu kroję na ćwiartki, wykrawam ze skóry i zdejmuję tylko albedo, czyli tę białą wewnętrzną błonkę. Tak to wygląda. To, co zostało na skórkach od owocu, wyciskam bezpośrednio do mięsa, niech ono nabierze więcej smaku. Dolewam też sok, który zebrał się na talerzu w czasie krojenia grejpfruta. Skórki wyrzucam, mięso obtaczam w soku i gotowe. Teraz karmelizujemy grejpfrut. Owoc układam na patelni i krótko go opiekam. Bez tłuszczu, na tej samej patelni, na której szykowałam mięso. Ma się lekko skarmelizować, nabrać słodyczy i pięknej, żywej barwy. Wystarczy kilka minut, zobaczcie, coś takiego. Przewracam na drugą stronę i przypruszam czarnym pieprzem, po czym od razu zdejmuję z ognia. Nie chcę, żeby się rozpadł, ma tylko złapać przyjemny kolor i nabrać przyjemnego smaku. I szykuję sałatkę. Bazą będą ciemnozielone liście, na przykład rukola lub szpinak. Ja mam oba, ale dziś zdecyduję się na szpinak. Rukola zostanie na kanapki. Biorę zatem 2-3 garście szpinaku, oczywiście myję, osuszam najpierw i ja od razu potnę go na mniejsze kawałki, by przyjemniej się to później jadło. Najszybciej nożyczkami. Szpinak rozkładam na talerzu i teraz doprawiam dodatki. Najpierw mięso, skropię je oliwą z oliwek lub olejem czosnkowym. Trochę sosu balsamicznego dodam i mieszam, by pokryć wszystkie kawałki tymi dodatkami. Tak przygotowane mięso razem z sosem z dna naczynia dodaję do szpinaku. Układam jakoś ładnie aranżując i następnie dokładam tutaj grejpfrut z patelni. Też jakoś tak dekoracyjnie układam i wkruszę tu jeszcze mały kawałek fety dla lepszego smaku. Rozkładam z wierzchu i na koniec granat. Ja obrałam go sobie wcześniej. Pestki przechowuję w szklanym pojemniku w lodówce, dzięki czemu z łatwością mogę je dodawać na przykład do tego typu sałatek. Posypuję dość obficie. Granat jest pyszny i zdrowy, mnóstwo antyoksydantów, witamin i zdrowia oraz oczywiście dobrego smaku. I gotowe, można podawać. Sałatka smakuje wybornie, od razu lub po schłodzeniu w lodówce. Odnajdzie się także w roli przekąski na wynos, na przykład zamiast kanapki do pracy. Jest przepyszna, zresztą sami spróbujcie. Jest prosta, więc myślę, że wielkiej filozofii tutaj nie ma. Tym, którzy się skuszą, od razu życzę smacznego. A wszystkim dziękuję za uwagę, życzę przemiłego dnia i zapraszam do kolejnych odcinków. Smacznego!